Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Lecimy z LaRouche w poszukiwaniu Johna. Mam nadzieję, że Johna znajdziemy całego i zdrowego. I jak widzicie, kończymy tam, gdzie ostatnio. Raczej zaczynam tam, gdzie ostatnio byliśmy. Także co, przechodzimy sobie. Lecimy, lecimy, lecimy. Musimy go odnaleźć jak najszybciej. Także zobaczmy. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Dobrze byłoby chłopa znaleźć, aby żadna krzywda mu się nie stała. Już gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, czy tędy mam skakiwać. Tam, tu, tam. Dobra, widzę, że są dwie możliwości jakby tutaj przedostania się. Także w porządku. Śladami trójcy. Podążaj śladami Sophie do bazy trójcy. Aha. No i co? Ledwo zaczęłam, już ginę. Okej, dobra. Czekam z liną. Tak, myślałam, że się akurat tutaj złapię. A jednak nie, także. Jak ja mam to zrobić, bo ja byłabym wręcz przekonana. Nie wiem, chyba że ja tutaj to mam. Zrobić? Nie wiem, zgłupiałam troszeczkę, ale. No właśnie, nie, no bo tak ginę. Teraz zgłupiałam. Pewnie to jest banalnie prosta sytuacja, której ja nie ogarnęłam. Dobra. Nie, wezmę to. O. Wszystko jasne, o to chodziło. John musi gdzieś tam być. Niesamowite. Boskie źródło jest w centrum Starego Miasta, zakopane pod lodem. Czas się ruszać. Powiadomię zespoły wykopaliskowe i przygotuję transport. Nasi ludzie napotkali w archiwach nieśmiertelnych. To nie będzie proste zadanie, bracie. Droga do świętości nie może być. Czy ludzie wiedzą o zagrożeniu? Nie. Ale są gotowi walczyć i zginąć za naszą sprawę. To wszystko, czego od nich potrzebujemy. Konstantin, jesteśmy tak blisko końca. To dopiero początek. Myślę, że trójca wykorzystuje nas. Co jeśli nie pozwolą ci zachować źródła? Musimy być gotowi na. Nie. Miej wiarę. Nie zostałem. Przez trójcę. Gdy źródło będzie moje, ich wola nie będzie miała nic do rzeczy. Poprowadzę nieśmiertelną armię Boga. A ty. Ty przeżyjesz. Trochę żal mi tego chłopaka, bo on ewidentnie był wykorzystywany przez swoją siostrę. Właśnie do zdobycia możliwości przeżycia. Dobra, śladami trójcy poszukaj innej drogi na urwisko. Więzień się obudził i jest gotów na przesłuchanie. Idę. Johna się obudził, czyli będą go teraz przesłuchiwać, a my jeszcze nie nadążamy z tym, aby go uratować, także. Ciężka sytuacja ogólnie. Dobra. Ślady. No
Musieli tutaj być. Szlak. Są wszędzie. Wstrzymać ogień. To tylko jeleń. Przepraszam, pośpieszyłem się. Zobaczyłeś ruch i zareagowałeś. Sam postąpiłem. Mhm. Wygląda czysto. Miej oczy i uszy otwarte. Chodź tu. Moglibyśmy cię zaatakować od tyłu, ale widzę, że nam stąd idziesz. Czemu po prostu go nie zabiją? Może coś wiedzieć, ale Konstantin wkrótce się dowie. Dobra. Pozamiatane. Ale szybciutko. Bez owijania bawełny. A tutaj co? Czy ja to powinnam rozwalić? W takim razie... Chyba tak. To by mogło wybuchnąć. Wyzwania. Spalona ziemia utrudnia działania trójcy. Mhm. To utrudnia. O nie, kolejni. Przygotować się. Schowaj się, Laro. Dobra, kolejny załatwiony. Jeszcze jeden był. Tak mi się wydawało, przynajmniej. No i go nie widzę. No, nie wiem. Aha. Na czołówkę. Uff. O, stresik był, powiem wam. Nie, wysłali mnie, aby pomóc w wyczyszczeniu wyspy po ucieczce Croft. Ciężka robota, tam też musiałeś... O kurde. Trzech. Dobra. Pozamiatane. Szerokie strzały wspinaczki. Mhm. Tu z tej strony coś jest? O, proszę bardzo. Aktualizacja mapy. Dobra, idźmy dalej. Mordkę. Co tam się wydarzyło? Most się zawalił. Wygląda na to, że musimy wydostać resztę ładunku drogą powietrzną. Mam nadzieję, że coś tam znaleźli. Dosyć już mnie. Czerki, jeśli powiedzie nam się, będziemy mogli iść gdzie tylko chcemy. Otwieram. Dobra.
tam jest. Coś tu jeszcze jest. O kurde. Dobra. No, come on. Pięknie. Taka muzyka, jakby jeszcze gdzieś tu byli, no. Ale nie widzę. Dobra, pozbierajmy wszystko. Możemy lecieć dalej. O kurde. Czy tam coś jest dla nas? Aha. Nie. Nie ma tu niczego, co by mogło mnie zainteresować. Dobra, no to lecimy w prawidłową stronę. W stronę naszej fabuły. Idziemy, idziemy. Za chwileczkę się tutaj będziemy ostrzeliwać. Ostrzeliwać? Strzelać? No. Wiecie o co, come on. Także... Dobra. I dobra, no tutaj nic nie ma już takiego. O, proszę bardzo, fresk. Stary radziecki plakat. Dobra. Możemy tędy przejść. Pieczęć do oznaczania oficjalnych dokumentów Trójcy. Prawie nikt już takich nie używa. Bardzo ładne. Dobra. Będę wchodziła w zachwyty. Okej, okay, lecimy do umiejętności. I tak, wejdźmy sobie. Nie wiem, czy otwarcie specjalista od pułapek. Zmienaczka po strzałach. Strzały odłamkowe, strzały z napalmem. Saper. Zaawansowana technika zwiększa pole rażenia wybuchu wszystkich przedmiotów własnej roboty. Dobra, możemy sobie to zabrać w takim razie. Wydaje się całkiem spoczko. I tak, którą bronią bym sobie mogła ulepszyć? No, pistolety najczęściej używam. Natomiast przy karabinie tutaj nic nie mam do zrobienia. Aczkolwiek szybkostrzelność, obrażenia, lecimy do obrażeń. Myślę, że to będzie całkiem ok, całkiem w porządku. Idziemy dalej. Chyba będziemy musieli płynąć. Ewidentnie. Szkoda, że pod wodą nie ma czego zbierać. W poprzednich Tomb Raiderach, jak dobrze kojarzę, przynajmniej w tych starszych, naprawdę starszych, to można było zbierać pod wodą, a tutaj nie do końca. Dobra, gdzie oni są? Jejku, w takiej zimnej wodzie, współczuję. O, świecisz się na czerwono, chłopie.
Ale ty... Okej. Nie wiem, czy to wszyscy... O, wpadłeś do wody, jaka szkoda. Jaka szkoda. Dobra, tutaj z tego co... O, proszę bardzo, czy jednak jest coś do zebrania. Superancko. Element strzelby automatycznej. Zdobywasz nowy sprzęt. Dobra. W takim razie. Ale tu jeszcze mamy. Proszę bardzo. Dobra, mam strzelbę nową. O kurde. Dobrze, że nas nie słyszeli. Kurde, dużo ich tu. Hej, pomóż mi. Jasne, już idę. Co się dzieje? Cholerna ciężarówka padła. Daj spokój, nie zabierzemy tego gówna, gdy będziemy odpływać. Dobra. O kurde. Dobry jest. Okej. Dobra, zbieram, a tutaj czy coś jeszcze jest takiego? Chyba nie. Dobra, idziemy w tą stronę. Przeładujmy. Śladami trójcy, wejdź do stacji pogodowej, dobra, okej, czyli tutaj mam wejść, rozumiem. Stoimy u bram Nowego Świata. Znaleźliśmy boskie źródło. Croft żyje, ale została skutecznie zneutralizowana. Ale Anna słabnie z każdą godziną. Jej głos, który znałem całe życie, zaczyna zanikać. Spytałem ją, czy pamięta tę noc, pierwszą noc, gdy Bóg wyciął mi na dłoniach moje powołanie. Noc, kiedy Bóg mnie wybrał. Powiedziała, że tak. Uśmiechnęła się i rzekła, że gdy będzie po wszystkim, takie noce znów staną się naszym udziałem. Pozostaję silny dla niej. Znajdziemy boskie źródło w Starym Mieście. Uratuję siostrę. I razem uratujemy świat przed nim samym. Siostra Konstantina jest jego oczkiem w głowie. Zrobiłby wszystko, aby ją uratować. Sprawozdanie z operacji. My to już wiemy od dawna. Chociaż moim zdaniem ona po prostu nim manipulowała całe życie. Okej, lecimy dalej. No, proszę bardzo. Wisior. Nie, to... Nowoczesny relikwiarz. Wewnątrz jest niewielka ludzka kość. Święty Peregryn. Patron śmiertelnie chorych. Tak jest. Dobra. Wejdźmy tutaj. Czy my jesteśmy daleko?
Naszego Johna. Johna. Nabój do karabinu. Wygląda jednak dziwnie. Jest na nim łacińska inskrypcja. Zabić wszystkich. Bóg rozpozna prawych. Dokładnie. Tak, przeszukajmy wszystko dokładnie. Proszę bardzo. Nie zginę w tej przeklętej dolinie. Moja wiara jest silna. Wola również. Nawet jeśli umysł mnie zawodzi. Gdy Konstantin i ja byliśmy młodzi, on był trudnym dzieckiem. Nad wszystkim się zastanawiał i wszystko kwestionował. Bał się przyszłości i że być może nigdy nie znajdzie swojego powołania. Tej nocy, gdy napiętnowałam jego ręce i szepnęłam mu do ucha, stworzyłam go na nowo. Uratowałam go. Uwierzył, że to dzieło Boże, tak jak planowałam. Teraz on musi uratować mnie. A jeśli mu się nie uda, uratuje się sama. Czyli tak jak myślałam. Czyli wszystko Anna zrobiła. Wszystko, dosłownie wszystko, aby Konstantin uwierzył w tą swoją wielką siłę wiary. Anna manipulowała swoim bratem od wielu lat, to przez nią stał się potworem. Prawie mi go żal. Dokładnie. Prawie, Laro, prawie. Dobra. Zamiar prawić kazania. Johna! Uratować Johna, wejść do bloku więziennego. Kochani, kochani, ale myślę, że to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, do którego serdecznie was zapraszam. Zasubskrybujcie mój kanał, aby żaden odcinek was nie ominął. Zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!